Chodź, Jan Sebastian, do spania. Kładźcie się spać, to opowiem wam legendę o wściekłym wężu. Super! O Jezu, znowu! Dawno, dawno temu, około roku 2005, właściciel stacji benzynowej spotkał się z okrutnym szefem mafii. No jak, namyśliłeś się? Bardzo mi przykro, ale nie będę sprzedawał lewej ropy na mojej stacji benzynowej. A to dlaczego? Nie chcę skończyć w kryminale. Lepiej w kryminale niż z przestrzeloną potylicą. A co to jest potylica? Nie będę cię teraz edukował. Jedziesz moją ropę czy nie? Nie, nie, dziękuję. Do widzenia panu. Nie tak szybko! Zabił go? No pewnie, że zabił. Ale posłuchajcie, teraz będzie o wściekłym wężu. Wściekły wąż to słynny najemnik, który wycofał się z zawodu. Przebywa teraz na zasłużonej emeryturze. Pewnego razu dostał telegram. Tata, ale dlaczego się tak znerwował? No bo ten, co go zabili na początku, to był jego brat bliźniak. No i jak słuchasz? Wściekły wąż zdenerwował się, wsiadł na motor i pojechał szukać zemsty. Tata, pokrył mikroskop! To nieważne. Posłuchajcie dalej. Ba-d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 a-
Łe, kijowy ten motor. Sam jesteś kijowy. Dobry motor, tylko się zepsuł. No i co to, co było dalej? Co? A, bo mnie zdenerwował. W końcu, po wielogodzinnym marszu, wściekły wąż dotarł do miasta. Postanowił w pobliskiej restauracji zregenerować swoje siły. Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszamy. Tu jest szatnia, toaleta i wolne miejsca. Proszę bardzo, wybrać sobie. Pan życzy? Kakao. Na ciepło czy na zimno? Na ciepło. Na ciepło, na ciepło. Na ciepło, kakao. On już się robi. Kakao na ciepło. Zaraz, już proszę chwileczkę wyciągać. Kakao, proszę bardzo. A to raz. Witam panów w sushi barze. Zapraszam. Ale co to Panie starszy, trzy naczynia dla pani największej. Weź. Nie piję wódki. No ale rami, z nami się nie napijesz. Nie piję, każdy pije. Dawaj, kurde. No wypij, no wypij, no. No weź, no, dawaj. Pij. A ja, pijemy, tych naczyń pijemy, nie trzeba już tu. Pijemy. Proszę zostawić tą panią w spokoju. Schował Trzewika do kieszeni i ruszył dalej na skróty. O, wsiadam i na gaz. Tylko jakiś baran opony na lewą stronę założył. Ty, kolo, pożycz 5 złotych.
zera. Czy ja pana przypadkiem nie zabiłem przed chwilą w sushi barze? Haha! Tak by się mogło zdawać. Jednakoż był to mój brat bliźniak. Podobny, no bo bliźniak. Ale czym się różnił? Nie miał tej brody tutaj na brodzie. Dlaczego? Ciekawi cię dlaczego? Bo miał kiedyś taki wypadek samochodowy i potem jak wyleciał z karetki, to go ciągła za nogi. Także tutaj mu całe cebulki powyrywało z włosami. Długo, długo go ciągło. Potem mu zrobili operację plastyczną nieudacznicy. Przeszczepili mu włosy z karku, ale że był młody wtedy jeszcze, to tutaj miał te włosy takie niewykształcone, jak wiadomo, jak to na karku młodzi mają. I tu jemu nie wyrosły. I się zrobiła gangrena, się wdała, zakażenie. I to zakażenie... On miał tutaj na języku chochem, wszystko zakażuje. Szczyły takie AFM zrobiły. I to zakażenie, co miał, tam chocha do tyłu, dalej, do gara. Takie, tam z tyłu miał, takie. No, wysoci! Dawaj do walki! Nie, nie, ja unikam niepotrzebnych walek. Niepotrzebnie! To zabiłeś mojego brata! Teraz ja zabiję ciebie! Albo któryś z moich braci potem ciebie zabije. Sam nie dam mu rady. Waldek! Waldek! Okrężymy go! Tyleś tam, ja tam lecę! Ty, Waldek! No, mieliśmy go otoczyć, a my w tę samą stronę leciło! No, ale sporo chcę jak na tym rocznik. Tymczasem Roman Niemowa siedział i tęsknił za ojczyzną. Pewnie ciekawi was, dlaczego był niemową. No nie za bardzo. Otóż jego ojciec czas przeznaczony na naukę mowy przeznaczył na naukę walki. Aha. No i jak już mówiłem, Roman siedział i tęsknił za ojczyzną. Co, Roman, nudzisz się? Co, nie możesz Rumunii znaleźć? Pewnie tęsknisz za ojczyzną, co?
leciał, dziecku! O kurde! No i tak się akurat złożyło, że pan Andrzej, szef mafii, był na wczasach w Rumunii. Turcia? Czekaj, czekaj, radyjko ściszę. No, cześć, no. No ja na wczasach. W Rumunii. No. Ładnie, pięknie, smaruje się, no. Głowę też smaruje. A Roman tak się zagalopował w czasie treningu, że wleciał do wody. A że nie umiał pływać, to wyratował go pan Andrzej. No i od tej pory Roman musiał spłacać swój dług wdzięczności panu Andrzejowi, bo jak mówi stare rumuńskie przysłowie: kto cię z wody wyciągnął za dupę, temu będziesz pilnować chałupę. Czy jakoś tak? Tata, opowiedz o wściekłym wężu, bo Rumunii to nieciekawe było. Twoja matka jest nieciekawa. No ale dobra. Wściekły wąż przemierzał dalej bezdroża, szukając zabójców swojego brata. Nagle spotkał czwartego z tych braci bliźniaków, co go wcześniej napadali. To ilu było tych bliźniaków? No, około 17, ale dokładnie nie wiadomo. To było tak, że matkę w czasie poczęcia trafił piorun. I resztę mam wyjaśnię, jak będziecie dorośli. Tańczę aż mi bolą kolana. Na śniadanie była kasanna. Nika samanna od smaku banana. A na drugie śniadanie było widocznie. Na kar pływał panie Andrzej. Zdrowa zimna to jest to. Oraz naturalny stolec, o. I jak się zdrowo żywi, to te czasy można wypić. Ale wcale nie koniecznie trzeba się żywić, żeby nie wypić. Od czasu do czasu dano na ten przykład kleje regularnie i w ogóle się nie żywię. Dlatego jestem chudeczki. Mój ojciec też mał. Pytanie była gorsza, chociaż mniej mogła, ale zawsze na umu. Pożycz 5 złotych. Bardzo mi przykro, ale większość pieniędzy wydałem w pobliskim barze na kakao. A nie nasrało! Mistrz polecił mi unikać niepotrzebnych walek. Do widzenia panu. Jaka szczota ten twój mistrz. Oś ty! A niech to. Dam mu nauczkę. Chyba się porwałem z błotyką na słońce. O w mordę! Gdzie on jest?
Dobra, a teraz już taka wykończeniówka. Wściekły wąż szukał dalej zabójców swojego brata. Nagle został zaczepiony przez dwóch opryszków. I ci opryszcy zaczęli się zachowywać prowokacyjnie, więc wściekły wąż postanowił dać im nauczkę. A niech to! Jeżeli panom tak bardzo na tym zależy, to spuszczę wam przysłowiowy pierdol! Chociaż nie wróży to nic dobrego. Tak jak myślałem, wściekły wąż jest już w mieście i zabił dwóch naszych ludzi. Chociaż tych to nie szkoda, bo to takie żołnierzyki byli. Nie mamy wyjścia. Musimy kropnąć też wściekłego węża. Nie, Roman. Ty zostajesz przy mnie. Przecież nie mogę zostać sam. Takie ryzyko jest nie do przyjęcia. Zadzwonimy po żeliwną pięść. On nam pomoże. Zaraz, chwileczkę. Co pan robi w moim mieszkaniu? Proszę stąd wyjść, bo zadzwonię po milicję. No to się doigrałeś. Bardzo mi przykro, ale muszę pana zabić. Co takiego? Nic nie poradzę, takie otrzymałem zlecenie. Zaraz, chwileczkę. Mam trochę pieniędzy. Może się jakoś dogadamy. No, pieniądze. Zawsze się przydadzą, nie śmierdzą.
Dziękuję, ale i tak muszę pana zabić. Znaczy, nie to, że muszę, ale takie mam hobby. No, gdzie kucharek 6? Tam ciosów 12. Spokojnie. To nie będzie bolało. Halo? Halo, wiesz co mówi? Dzień dobry, panie szefie. No jak tam, posprzątałeś już? No właśnie kończę. To dobrze, bo jest nowe zlecenie. I w ten oto sposób żeliwna pięść dostał rozkaz wyeliminowania wściekłego węża. Tata, i co dalej? No i wściekły wąż dalej szukał kogo? Zabójcy swojego brata bliźniaka? Prawie do pętli zawiódł mnie. Wysiadłem przy stanek wcześniej. Bez biletu jechał dżem, a kanar szedł po mnie. Panie kierowco, zabierz mnie. Stoję na żądanie. Godzinę na boso stoję, a przymrozek minus 10. Na boso stoję na żądanie. Co? Zgubiliśmy się? Co? To pan też? Nie, ja nie. To takie przysłowie. Chodziło mi o to, że to pan się zgubił, tak? Tak. To chyba wina tego plana. Szukam ulicy Suczej i nie mogę znaleźć. Bo masz pan złą mapę. A to nie Warszawa? O w mordę. Rzeczywiście. Ale tak się szczęśliwie składa, że wiem, gdzie jest ulica Sucza, bo właśnie tam idę. Mogę panu pokazać. Naprawdę? Tak. No to chodźmy. Stałem rano i bolą mnie palce u nóg. Tak się zastanawiam dlaczego. I se nagle przypomniałem, że wczoraj był na disku. W nowych butach jeszcze nie rozchodzonych, to już mnie wkurwia. Bucikom śmierć, skarpetkom też, bo zrolowały się, to już mnie wkurwia. Buciki won, do autobusu pójdę na posto. No, jesteśmy na miejscu. Zero, chwileczkę. Gdzie żeś mnie pan wyprowadził? Wściekły wężu, nareszcie nadszedł dzień, w którym się z tobą zmierzę. Co? A coś ty za jeden? Zaraz się dowiesz. W mordę, żeliwna pięść! A tak, zgadza się. Jeden z dwóch najlepszych najemników na świecie. A za chwilę najlepszy na świecie.
No ale nie musimy od razu walczyć. Co? Cykor ci obleciał? No i bo żartujesz. Po prostu unikam niepotrzebnych walek. A od 2 lat jestem na emeryturze, więc spokojnie możesz się szczycić mianem najlepszego najemnika na świecie. Może i się wycofaj z zawodu. Ale legenda o tobie wciąż trwa i hamuje rozwój mojej kariery! Stawaj do walki! No, sam tego chciałeś. No nie! Jeszcze się spotkamy. No i dobra. No i proszę ja was, w ten oto sposób wściekły wąż pokonał jednego z najlepszych płatnych zabójców na świecie. Naprawdę? No naprawdę. Potem spytał o drogę przypadkowego przechodnia i ten pokazał mu drogę i tak wściekły wąż trafił do domu szefa mafii. Tata, ja się boję. Ja też. I tak wam taką łagodniejszą wersję opowiadam.
Wtedy zapanował rozejm. Szef mafii przeprosił wściekłego węża i za zabicie brata dał mu swoją córkę za żonę. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie, z wyjątkiem oczywiście brata wściekłego węża, który już nie żył, bo był zabity. No ale niestety szczęście nie trwało zbyt długo. Roman nie mógł zostawić nierozstrzygniętej walki, bo jak mówi stare rumuńskie przysłowie, jeśli ktoś przerwie ci bój, to go skaratuj. I co? No i Roman chcąc, nie chcąc musiał się rozprawić najpierw z córką szefa mafii, a potem z samym wściekłym wężem. Misiu, zrobić coś do picia? Zrobić. A co? No masz, kakao! Na ciepło czy na zimno? Na zimno. Poproszę. Proszę. Dziękuję. Proszę. Misiu, budzimy się. Może byśmy wyszli gdzieś wieczorem? Na przykład na dyskotekę. Idź sama. Ja według harmonogramu trenuję cały wieczór. Szkoda, że nie pójdziesz ze mną. Nie taka szkoda, bo nie umiem tańczyć. No to idę się szykować.
Wróć przed północą. Oczywiście, kochani. Lila!
Stop! Bilet kosztuje 10 zł, a w obuwiu sportowym 11. Opowiadaj dalej. Aha, dobra. O matko, Roman, co ty zrobiłeś? Nie tak szybko! Oż ty w mordę! Zaczekaj, a ja zajmę się nim! Uważaj tylko na siebie! O w mordę! Opuszczone magazyny! Ah!
złamany obojczyk! To osłabi twój obojczyk! Tak oto kończy się opowieść o wściekłym wężu. Roman karateka niemowa zmarł z połamanym karkiem, a wściekły wąż ze swoją wybranką żyli długo i szczęśliwie. Bye.